Siemanko, witam, Bartek Boxer z tej strony. Dzisiaj kolejny materiał z gtarp.pl. Tak jest, a dzisiaj zajmiemy się parkingami. Jak one działają, jak funkcjonują, jak się chowa auto, jak się wyciąga. Słuchajcie, wszystko dzisiaj sobie przerobimy, także zapraszam Was na materiał. Dobrze, w takim razie zaczniemy sobie może od początku. Główny parking, słuchajcie, praktycznie rzecz biorąc, mieści się oczywiście w mieście. Mamy cztery parkingi. Pierwszy jest tutaj, dokładnie tutaj w mieście, może przesuniemy troszeczkę to. Tutaj w mieście zaraz koło wypożyczalni samochodów. Ostatnio był materiał z wypożyczalni samochodów, więc możecie sobie go zobaczyć. Link jest na dole w opisie, zapraszam. Tutaj mamy kolejny, słuchajcie, to jest oczywiście lotnisko. Jeszcze jeden parking znajduje się tutaj, w Sandy Shorts. Oraz tutaj w Polido Bay znajduje się jeszcze jeden parking. Także mamy generalnie cztery i praktycznie rzecz biorąc, kiedy jedziemy do następnego parkingu, czyli teraz na przykład bym pojechał na lotnisko, to ten samochód wyciągnę na lotnisko. On się tak jakby teleportuje. Jest to troszeczkę, no nie fair, ale z drugiej strony jest to jakieś tam usprawiedliwienie, tak? Posiadam tutaj swoją brykę, słuchajcie, jakiś czas temu sobie kupiłem na podstawie tego, że w sumie lubię takie klasyki i bardzo mi się podobają. Mamy tutaj, słuchajcie, dwa pola. Jedno pole jest czerwone, drugie jest zielone. Jeżeli sobie na przykład teraz na nie wyjdziemy i będziemy sobie chcieli zobaczyć, jakie mamy tutaj samochody w garażu, naciskamy sobie F, dajemy sobie listę pojazdów i widzimy, że mój samochód znajduje się na mapie. Czasem może się samochód twój znajdować, oczywiście, no niestety, ale w policyjnym parkingu. No i okej. Mamy tutaj oczywiście informację, samochód znajduje się gdzieś na mapie, czyli trochę lipa, no bo jeżeli go tutaj nie będzie, to ktoś nam go ukradł, no i niestety, ale trzeba go będzie znaleźć, tak? Może go policja znajdzie i go odholuje w razie. Ale dobra. W takim razie wsiadamy sobie oczywiście do naszego pojazdu, spróbujemy sobie samochód na sam pierw, słuchajcie, schować. Schowaj pojazd. Świetnie, jak widzimy tutaj, dostaliśmy informację o tym, że pojazd został już schowany. No i teraz w tym momencie, słuchajcie, spróbujmy sobie ten pojazd wyciągnąć. Mamy go w garażu, świetnie. Jak widzimy, słuchajcie, możemy się gdzieś dalej przejechać, więc zróbmy sobie, słuchajcie, przejażdżkę. I może zrobimy to troszeczkę inaczej, żeby było troszeczkę szybciej. Generalnie zrobimy tak. Ja samochód schowam aktualnie teraz tutaj. Schowaj pojazd. Na chwilę obecną użyję siły moderatora. Drodzy, znajdujemy się już praktycznie pod lotniskiem. Ja sobie tutaj użyczyłem samochód administracyjny, o którym w sumie będzie mowa w następnym filmiku. Także słuchajcie, koniecznie zostawcie sobie łapkę w góreczkę, jeżeli Wam się materiał spodoba. Zasubskrybujcie kanalik, jeżeli interesujecie się roleplayem. No i udostępnijcie to dalej. Wiecie, żeby to wszystko szło w eter. Żeby wiedzieli, że GTR to jest wspaniałe, tak? I okej. Okay. Pamiętacie, że schowaliśmy sobie samochód na parkingu głównym. No to teraz byśmy go chcieli sobie tutaj odzyskać. Więc wybieramy sobie pojazd. Mamy nasz pojazd, słuchajcie. Jest to niebywale fajne. Według mnie naprawdę jest to dosyć bardzo fajna sprawa. Bo tak naprawdę w momencie, jeżeli cokolwiek by się stało i na przykład stąd ktoś by nas porwał teoretycznie i wylądowalibyśmy na przykład tutaj, to licząc tego, że moglibyśmy iść do sklepu i sobie kupić telefon, no to moglibyśmy sobie skoczyć od razu po swoje, słuchajcie, autko i po prostu je mieć. To ta sama, słuchajcie, sprawa, auto również tutaj możemy sobie schować. Schowaj pojazd, mamy komunikat o tym, że pojazd został schowany i jest dosyć fajny. W takim razie świetnie, ja sobie tutaj użyję oczywiście jeszcze raz tutaj autka, żeby po prostu dostać się na główny parking, ale oczywiście najpierw muszę jeszcze zrobić pewną rzecz. Dobra, i mamy generalnie komunikat, jak wygląda, także myślę, że to jest dosyć całkiem fajna sprawa, także o ile się nie zabije, to dojadę.